Dziś jest wtorek, 17 marca 2015 roku w Coast to Coast. Witają Was Piotrek Zarychta i Karol Milcerz. Kolejna noc z NBA za nami. Kilka spotkań, które miały spore znaczenie playoffowe. Między innymi mecz Oklahoma z Dallas, ale zanim o nim, news, który dotarł do nas, no powiedzmy, że wczoraj, Serge Ibaka opuści nieokreśloną ilość meczów z powodu problemu z kolanem i będzie prawdopodobnie operowany. Teraz udał się na konsultację do Nowego Jorku. Piotrek, jaki to może mieć wpływ na Oklahoma? Bo w zeszłym roku w playoffach było to bardzo widoczne, kiedy go zabrakło. To będzie miało kolosalny wpływ. To było widać chociażby w starciu z Dallas. On pierwsze dwa mecze z Dallas w tym sezonie miał około regularnie 20 punktów, 15 zbiórek, mniej więcej taką średnią miał w meczach dwóch z Dallas dotychczasowych. I na pewno było to widać dzisiejszej nocy. No, kontuzja Serge'a Ibaki to jest przede wszystkim zablokowanie wielu opcji ofensywnych Oklahomy. To jest zabranie tej trzeciej opcji w ataku, a w tej chwili póki nie ma Kevina Duranta, to nawet drugiej. Serge Ibaka to przede wszystkim świetny strzelec półdystansu, a także za trzy punkty, świetnie rozciągający obronę, ale ponad wszystko fantastyczny defensor broniący strefy podkoszowej i tutaj wydaje mi się będzie największy ból dla OKC. Steven Adams jeszcze się uczy tego. Poza tym Steven Adams nie ma takiego zasięgu w defensywie, nie ma takiej łatwości blokowania rzutów i jego jeszcze tak się nie boją przeciwnicy wchodzący pod kosz, takie jak Serge Ibaka. Tak, przypomnijmy, że Serge Ibaka jest drugim właśnie w klasyfikacji broniących obręczy za Rudym Gobertem. Rudy Gobert ma poniżej 40%, Serge Ibaka minimalnie powyżej 40% na takiej skuteczności broni rywali, a to jest wskaźnik, który pokazuje, jak dobrym defensorem jest Serge Ibaka i te rzuty z dystansu, czy rzuty za trzy, które rozwinął, mogą być naprawdę bardzo kluczowe. W dzisiejszym spotkaniu na samych deskach nie było tego widać, bo zmiażdżyli Dallas Mavericks, gracze Oklahoma City Thunder. 59 do chyba 30, 37 było na zbiórkach, ale to Dallas zwyciężyło, pomimo tego, że przez sporą część meczów przegrywali, ale w trzeciej kwarcie potrafili nadrobić 15 punktów trójkami Dirka Nowickiego i przede wszystkim świetną grą Tysona Chandlera, o czym za chwilę, ale Chandlera Parsonsa. Nie wiem, czy wiesz, ale w ostatnich trzech meczach Parsons, on wrócił właściwie od czterech meczów, po kontuzji, ale w ostatnich trzech ma średnie 23,7 z gry, prawie 66% skuteczności, 73% za 3. Dzisiaj rzucił 31 punktów na skuteczności, 10 na 14 z gry i 3 na 5 za 3. Chandler Parsons wygląda pewnie i to jest taki zawodnik. Takiego zawodnika Dallas chcą na pewno. Pewnego, który rzuca, który wchodzi pod kosz. Tego trochę brakuje teraz troszeczkę w Houston, kiedy Trevor Ariza nie jest w swojej najwyższej formie. Tego Houston by potrzebował. Dallas z takim Parsonsem no ma troszeczkę większe szanse, żeby wygrywać takie mecze z mocniejszymi przeciwnikami. Więc dla nich to jest bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz. I jeszcze oprócz Parsonsa dobrze zagrał Rondo, o czym też za chwilę. Bo to coś chciałeś powiedzieć o Parsonsie, czy nie? Czy tak mi się taki wydaje? Taki Parsons to jest... Tak. Parsons w takiej formie to jest element konieczny do tego, żeby Dallas w ogóle myśleli o rywalizacji jak równy z równym z kimkolwiek w pierwszej rundzie playoffów, bo to jest zawodnik, który robi różnicę, tak? To jest ten element, którego zabrakło im rok temu, bo mieli rok temu Monta Ellisa, mieli Dirka Nowickiego, okej, nie mieli Tysona Chandlera. Tyson Chandler nie jest aż tak różnicującym zawodnikiem, jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu. Tyson Chandler, jak widać, nawet nie potrafi pomagać na tyle w zbiórkach Dallas, żeby ci chociażby mogli na równi w miarę rywalizować z wieloma drużynami, bo Dallas, tak, z tego co pamiętam, ewentualnie możesz mnie poprawić, są gdzieś tam na dole tabeli, no, jeśli chodzi o zbieranie tak, piłek. Tak, trzecia dziesiątka, nawet chyba koło 24 czy któregoś, w gruncie rzeczy na dole, bo oni rzeczywiście no nie mają jak ich zbierać nawet z Chandlerem, ale Tyson Chandler, to chciałem koniecznie powiedzieć dzisiaj, statystyki jego nie pokażą. 5 punktów, 7 zbiórek, 2 bloki, ale zaliczył dwa bardzo ważne bloki w czwartej kwarcie. Jeden na początku, taki siatkarski blok, a drugi, kiedy był mecz dwupunktowy przy dobitce Enesa Kantera, wymusił też chyba z dwie szarże. Zagrał naprawdę bardzo dobrze w defensywie, tak po cichu. Troszeczkę tylko przypomina tego Tysona Chandlera sprzed 4 lat i odegrał kluczową rolę w końcówce. A w końcówce dużo takich brain fartów, jak to się mówi, miała Oklahoma City. Szczególnie ich lider Russell Westbrook, który grał dobrze cały mecz,
dosyć dobrze kontrolował to, co się dzieje na boisku, oddał 17 rzutów, był blisko triple-double, zabrakło mu dwóch zbiórek, bo miał 24 punkty, 12 asyst, ale także 7 strat i spadł za 6 fauli. Spadł za 6 fauli, dwa faule zaliczając bardzo blisko siebie. Najpierw faul ofensywny, właściwie takie trzy posiadania z rzędu mieli bez punktów. Russell Westbrook chyba rzucił takiego prawie airbola, najpierw potem w następnej akcji zrzucił faul w ataku, odpychając ręką chyba właśnie Tysona Chandlera, a później w następnej akcji nie najlepszy inbound pass na dogonienie do Chandlera Parsonsa i wpadł w niego Russell Westbrook, zaliczając szósty faul, jak to sam mówił, taki mental breakdown tak naprawdę. I kolejny mental breakdown w tym meczu w końcówce miał rookie Mitch McGarry, który zaliczył career high w zbiórkach, chyba. Miał chyba 12 zbiórek, ale w gruncie rzeczy Mitch McGarry 13. Mitch McGarry przy stanie, przy trzypunktowym prowadzeniu Dallas ponad 30 sekund do końca, spokojnie było na zegarze tyle, żeby wybronić akcję i wyprowadzić. Wszyscy krzyczeli nie fauluj. Wszyscy na boisku wiedzieli, żeby nie faulować, oprócz Mitcha McGarry'ego, który sfaulował i właściwie ten mecz został w tej chwili wtedy praktycznie zamrożony i Dallas odnosi dosyć ważne zwycięstwo, bo ostatnio to zwycięstwo wcale Dallas łatwo nie przychodzą, a dla nas to jest coś ciekawe, że po prostu ten wyścig na zachodzie będzie jeszcze ciekawszy, jeśli Oklahoma przegrywa mecze, tak? Bo wiadomo, że Nowemu Orleanowi też nie będzie łatwo o zwycięstwa, ale jednak, gdy przegrywa Oklahoma, to jest większa szansa, że może być zaskoczenie, na przykład Anthony Davis dostanie się do playoffów. No właśnie, to jest ta druga rzecz, która mnie tam nęci, bo powiem szczerze, ja nie mam w swoim gdzieś tam w swoich założeniach nigdy nikomu nie staram się nie życzyć źle. Natomiast takie mam wrażenie, że może dla Oklahoma byłoby lepiej, gdyby oni się nie dostali do playoffów. I to z tego powodu, że byłby wreszcie pretekst, żeby zmienić trenera. Żeby zmienić trenera, to co podkreślamy właściwie w co drugim podcaście, a właściwie zawsze jak mówimy o Oklahomie. Tak. Pomimo tego, że oglądałem na przykład coacha Nika, który pokazywał, że ta ofensywa Oklahomy troszeczkę się zmieniła, jest trochę więcej motion offense, ale z drugiej strony to jest taki chichot losu, że po 6 latach, odkąd on prowadzi tą drużynę, czy już nie pamiętam, od 2008 czy 2009 roku, grając przez większość czasu tym samym składem, tym samym rdzeniem drużyną, dopiero teraz wprowadza jakieś nowinki. Nie wiem, czy to on wprowadza, czy asystenci, czy sami zawodnicy nawet. Scott Brooks to jest taki jakiś wielki zawód. Dla mnie koleś, który był rozgrywającym, więc powinien mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. No najwyraźniej jednak. No nie do końca rozgrywającym. To był taki, on był rozgrywającym ze względu na wzrost, ale umiejętności na rozgrywającego. No tak, ale powiedzmy, że pozycję miał podobną do Steve'a Kerra. No właśnie, tylko Steve Kerr potrafi inteligentnie prowadzić swoją drużynę, a Scott Brooks ma z tym duże problemy. Tyle o tym meczu. Tych meczów z inklinacjami playoffowymi było więcej. Był drugi powrót LeBrona Jamesa do Miami, ale tak jak i pozostałe mecze takie z tymi inklinacjami playoffowymi, oprócz tego, o którym mówiliśmy, o OKC Dallas, bez historii, bo Miami prowadziło cały mecz. Dwayne Wade w ostatnich 6 meczach ma cyferki niesamowite. 29 punktów na mecz. 56, prawie 57% z gry, 40% za 3, dostaje się ponad 8 razy na linię, rzuca 80%, 4 asysty, 2 przechwyty, 3,2 zbiórki. Klasyczny Wade, prawie jak za starych dobrych czasów. I ja ci powiem, tak już ten mecz był bez historii, więc wiele o nim nie będę mówił. Tam James się męczył w pierwszej kwarcie, grał z bolącym kolanem. W ogóle były wątpliwości, czy on zagra na pewno, ale zagrał. Jeżeli Dwayne Wade tak gra, on jest nadal, dla mnie jest najbardziej fun to watch playerem w NBA. Bo nie ma według mnie zawodnika, który gra bardziej, nie wiem jakie jest polskie słowo, ale smooth. Tak, to można powiedzieć, że jest najbardziej tak, właśnie smooth, o tym pomyślałem. Smooth playerem w NBA. Mam się taki LeBron jest cholernie mechaniczny, tak? I go się aż tak fajnie nie ogląda. Russell jest atletyczny, więc okej. Okay. Ale Dwayne Wade, nikt nie robi takich spektakularnych layupów albo jumperów jak Wade. On tak płynie przez to boisko. Tak, to jest niesamowite, jaką ma umiejętność i w tym meczu to znowu pokazuje i kurczę, chciałbym go zobaczyć, żeby z jednej strony nie chciałbym, żeby oni weszli do playoffów, żeby on odpoczął, a z drugiej strony kurczę, no wolę go dla zobaczyć Dwayna. Niż na przykład, nie wiem, no z całym szacunkiem dla Kemby Walkera i spółki.
na No, ale przykład. wiesz, po tym, co dzisiaj zrobili Utah Jazz, to szacunku do nich nie można mieć za bardzo. Nie, 66 punktów. 6 punktów i kolej. Defensive rating sobie budują Utah, jeszcze sobie poprawiają. Rudy Gobert, To 22 zbiórki. powiem ci tak, nie zdziwię się, jak na koniec sezonu Utah wyprzedzą Phoenix Suns. To jest jedna rzecz, jeżeli Tak. tak dalej będą grali. A kto wie, czy tam się nie zakręcą w okolicy Pelicansów i Oklahoma City. Jeżeli Pelikansi i Oklahoma City dalej będą tak, nie wiem, wygrywać 3 mecze, przegrywać 2, bo taką mają ostatnio tendencję, a Utah będą wygrywali 8, przegrywali 2, to może tam być blisko na koniec sezonu. No to jest duża strata, to jest jednak 6,5 To jest duża spotkania. strata, ale Do końca powiedzmy, jest robisz. 16 meczów. No to oni są w stanie, powiedzmy, przy tym tempie wygrać z tych 16 meczów 12 powiedzmy. 13. 12-13, tak? To Czyli jest to będzie koniec. 43 zwycięstwa, tak? Czyli cały czas. 43-44 zwycięstwa, no to może trochę zabraknąć, ale i tak będą blisko. To naprawdę czapki z głów przed Quinnem Snyderem. Pozdrawiamy naszych kolegów z JazzNBA.pl, którzy regularnie, jak tylko zamieszczamy coś w podcaście, to lajkują nasze wpisy na Facebooku. Kibicujemy tym Utah Jazz, bo to Tak, jest fajny niewątpliwie. młody zespół i fajnie budowany z głową, także no wczoraj zresztą o nich też mówiliśmy na koniec podcastu, więc. Tak jest. Inne mecze playoffowe, Washington Wizards, których Piotrek nie ogląda, bo są tendencyjni, A wygrali oglądałem trochę. dzisiaj. Dzisiaj oglądałeś i co powiesz Dzisiaj o tym? oglądałem. Dzisiaj oglądałeś troszeczkę, co powiesz o tym meczu, bo ja go tak średnio widziałem, widziałem tylko highlighty. Też Washington szybko uciekł z przewagą i nie wypuścił tego, chociaż bardzo chyba chciał w pewnym momencie w Bardzo trzeciej chciał. kwarcie, Kolejny raz ale. bardzo chcieli wypuścić tą przewagę. Na szczęście się dla nich nie udało tego zrobić. Wreszcie Bradley Beal zagrał dobry mecz. Wreszcie Bradley Beal był tym zawodnikiem, który pociągnął ten zespół. Trafił 4 trójki na 4 oddane. Miał 7 asyst. Miał najlepszy wskaźnik plus-minus w całym zespole. To z nim właśnie Wizards budowali tą przewagę. To z nim później tą przewagę utrzymywali. Także taki Bradley Beal to jest klucz do dobrej gry Waszyngtonu. Dodatkowo fajny mecz Johna Walla, blisko triple-double. I znowu aktywny Marcin Gortat na bardzo wysokiej skuteczności. I co dla mnie oczywiście dziwne i zaskakujące, dobrze wyglądał dzisiaj Nene, ale to też jest pokłosie tego, że grali z drużyną, która ma dwóch wysokich niezbyt ruchliwych. Oczywiście LaMarcus Aldridge to jest świetny zawodnik, ale on nie należy do zawodników mocno ruchliwych, on raczej stacjonarnie rzuci z pół dystansu, rzuci z dystansu, gra tyłem do kosza. I tutaj w tym momencie i Nene i Gortat wyglądają dobrze przeciwko takiemu zawodnikowi, przeciwko Robinowi Lopezowi. Tak. Czwarte zwycięstwo z rzędu Waszyngtonu to na pewno jest optymistyczne dla tego zespołu, ale wciąż dużo znaków zapytania, wciąż dużo tych problemów, które się tam pojawiają prędzej czy później. Dzisiaj znowu krótka ławka grała, bo tylko 4 zawodników. Tak. Drugi ten 9 punktów, zdaje się Butler 5, Sessions 3 i ktoś jeszcze zagrał, ale za 0 chyba, Serafin. Kevin Serafin zagrał niecałe 6 minut i nie rzucił żadnego Tak, punktu. więc znowu to jest gdzieś tam powrót do tego, co było w poprzednim sezonie, czyli granie bardzo długich minut jedną piątką. No, to jest znowu gdzieś tam ok. Randy Whitman ratuje się, żeby łapać zwycięstwa kolejne, dlatego ciśnie mocno pierwszą piątkę, ale on powinien znaleźć sposób na wykorzystanie tej ławki rezerwowych. Przecież jak fantastycznie na początku sezonu funkcjonował w tym zespole Russell Butler. To Tak. był ten zawodnik, który rozciągał obronę. To był ten zawodnik, który tak naprawdę to on zastąpił Trevora Ariza na początku, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. Tak, no potem spadł i w tym meczu też zagrał takie minuty, niecałe 16 minut, oddał jedną trójkę. Jedna śmieszna rzecz się wydarzyła, właściwie dwie śmieszne rzeczy jeszcze w tym meczu. Robin Lopez walczy z maskotkami dalej. Tym razem znęca się nad maskotką Washington Wizards, co jest fenomenalne, co on robi. Druga rzecz, kilka lat temu, kiedy Derrick Rose był jeszcze zdrowy, pamiętajmy, on kiedyś był zdrowy, słynął z tego, że on latał między przeciwnikami i nie wymuszał kontaktu, on był w tym świetny. John Wall dzisiaj go pokonał w locie między kibicami. Nie wiem, czy widziałeś, jak on leciał w Nie, trybuny nie, nie, w nie, tego akurat końcówce. nie widziałem. Brawo dla niego, bo ominął dwóch małych chłopaków, głowę dwóch małych chłopaków w locie, ich nie uderzył, bo on wleciał naprawdę, nie wiem, w piąty czy szósty rząd trybun. I przeleciał nad kimś z piwem. Potrafił. I potem jeszcze jednego chłopaka ominął, nikogo nie uszkodził. W tym swoim locie to jest fenomenalny wyczyn Johna Walla.
Powinni mu dodać za to jedną zbiórkę chociaż. Tak gratis, żeby miał triple-double, byłoby pięknie. Ostatni mecz playoffowy, no, z drużyn, które walczą, znaczy Indiana walczy o playoffy, Toronto nie walczy, Toronto wygrywa 117 do 98, Kyle Lowry zagrał w opasce na głowie i zaliczył triple-double, to może powinien z nią zostać. Tak, może O, byłoby, możliwe. może powinien z nią zostać. Przyznam się wam szczerze, nie widziałem tego meczu, więc nie będę się chwalił, że coś o nim wiem. Ale Niestety. możemy sobie zanalizować walkę o 8. miejsce, no bo Indiana Tak. przegrała, Boston wygrał i mamy remis między tymi zespołami. Ja nie wiem, kto tam ma tiebreakera pomiędzy nimi, ale bilans ten sam, Remis 30-36. mamy trójkącik. Mamy trójkącik pomiędzy Indianą, Miami i Bostonem, no. Uuu, a dwa miejsca. Tak, o dwa miejsca i na razie te dwa miejsca w tym trójkąciku zajmują Indiana i Miami, bo Boston się przygląda tylko. No ja się powstrzymam od komentarza, bo miałem taki głupi komentarz a propos Ale trójkącika. tak, a ty możesz dać, no. Nie, bo zastanawiałem się, czy w którejś z drużyn nie jest zatrudniony Jason Collins. Przepraszam, Nie. przepraszam wszystkich, naprawdę. On w Yahoo Sports chyba jako analityk został Tak. zatrudniony. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą noc. Nie będziemy zwracać uwagi na pozostałe spotkania. Prosiliście nas o wybór pierwszej piątki. My pomyśleliśmy, że wybierzemy nasze pierwsze piątki First Team All NBA, czyli po prostu pierwszy zespół za tą, nie wiem, 3/4 sezonu regularnego. Piotrek, proszę cię, oddaję ci głos. Znaczy, może pojedźmy tak pozycjami. Najpierw ja, potem ty. No, pozycja centra. No, ja nie mogłem wybrać inaczej. Jest tylko jeden środkowy w NBA, który gra jak środkowy w NBA. I to gra na takim poziomie, jak kiedyś grali Patrick Ewing, David Robinson. Może jeszcze nie Hakeem Olajuwon, ale cyferkowo naprawdę dorasta do tych zawodników. To jest oczywiście DeMarcus Cousins, mój ulubiony zawodnik. No to jest zdecydowanie najlepszy środkowy w NBA, najlepiej grający w ataku, bardzo przyzwoicie grający w obronie i pomimo tak słabej drużyny, w jakiej gra, wciąż starający się i w każdym meczu grający na 100%, a co chociażby przy wczorajszym moim narzekaniu na Denver Nuggets, to ja bardzo sobie taką rzecz cenię. Chociaż to powinna być standard, to powinien być standard, to powinna być norma wśród graczy NBA. No tak, ja na pozycji centra widziałem dwóch, bo miałem taką niekonwencjonalną piątkę. Myślałem o trzech graczach właściwie. Albo LaMarcus, ze względu na niższy line-up, albo Marc Gasol, albo DeMarcus Cousins. Ja wybiorę Marca Gasola ze względu na sukcesy Memphis Grizzlies w tym sezonie, ich dobrą grę i tym, że on był w rozmowie takiej szerokiej MVP. Oczywiście potem trochę spadł z formą, ale jednak dla Marca Gasola miejsce zostawy w takim teamie First Team All NBA. Wydaje mi się, że on i tak jest kluczową postacią, tego nigdy nie pokażą cyferki, bo on tych cyferek nie ma imponujących, nawet jak był defensorem roku, on nie miał imponujących cyferek aż tak bardzo. Nie broni obręczy na jakimś procencie. Nie wiem, czy wiedziałeś, że LaMarcus Aldridge broni obręczy na poziomie 45% chyba. No nie No. najgorzej. No, bardzo nie najgorzej. W czołówce właściwie. Na pozycji centra mam tak. Teraz tak, gardzi albo rozgrywającej, kogo tam masz? No dobra, no to ja mam tutaj dwa miejsca zarezerwowane dla Russella Westbrooka i Stephena Curry'ego. Tak. Ja myślę, że możemy mieć resztę taką samą, Też ale. takie mam wrażenie, bo Tak. przesuwasz Hardena, jak rozumiem. Hardena na trójkę, no bo ja nie lubię Hardena. Ty Ja też nie też nie kochasz lubię Hardena, ale nie Hardena, mogę, ale no muszę być nie można go nie obiektywny. docenić. Nie Nie można możemy go go nie nie docenić. docenić No, i. wybór Russella Westbrooka i Stephena Curry'ego to jest łatwy, tak? No bo mamy z jednej strony zawodnika, który lideruje najlepszej drużynie w NBA. No i jest jeszcze bardziej smooth, moim zdaniem, niż Dwayne Wade. No on dopiero płynie pomiędzy zawodnikami. On dopiero robi takie rzeczy, które po prostu. No, tak jak oglądasz piłkę nożną i widzisz, jak Leo Messi gra w Tak. PlayStation na twoim telewizorze. Dokładnie. Tak, Stephen Curry też gra w NBA 2K coś tam na twoim telewizorze bardzo często. Także to, a z drugiej strony Russell Westbrook w pojedynkę ciągnący Oklahoma City Thunder, trochę powtórka historii z poprzedniego sezonu. No, no nie ma co przypominać, co Westbrook w tym roku zrobił. No, tyle triple-double, tyle fantastycznych występów. On jest liderem wciąż strzelców NBA.
A nie pamiętam, kiedy ostatni raz rozgrywający był liderem strzelców NBA. Tak, więc i to raczej się chyba do jeszcze końca to sezonu był nie Allen zmieni. Iverson, kiedy jeszcze wszyscy myśleli, że on jest rozgrywającym. A nigdy nim nie był, ale jednak tak. Myślę, że zostanie tym liderem strzelców, to nie ma dużej przewagi nad Jamesem Hardenem, ale jak z racji tego, że będzie musiał ganować, żeby Oklahoma, znaczy tak, może źle to jest powiedziane, ale będzie musiał się mocno starać, żeby Oklahoma weszła do tych playoffów, jest duża szansa, że on po prostu tą średnią utrzyma, tudzież właściwie powiększy. Tu się zgadzamy i ostatnim jest, czy jest masz króla, czy nie masz króla? Mam króla, no, no Masz oczywiście, że mam króla, no. króla, no. Więc w sumie nic dziwnego. Ja też mam króla w tym składzie, więc jeżeli chodzi o wybór First Team All NBA, różnimy się tylko na pozycji centra. No obawiam się, że ja będę miał w tym sensie rację, że wybiorą Gasola do tej piątki No prędzej prędzej niż... Gasola Tak, niż Kazinsa, chociaż no. ty... Ale czemu ja nie wymieniłem Antonego Davisa właściwie? No właśnie. Teraz jak sobie myślę, zaraz, zaraz. Obaj nie wymieniliśmy, przepraszam, wypada stop, James Harden. Stop, stop, tak? O, nie, ja muszę Nie, Gasola wyrzucam wywalać. Jamesa Hardena. Tak. DeMarcus Cousins musi zostać, ja ci pisałem, w której w SMS-ie mają być klasyczne pozycje, nie robimy Tak. niskich line-upów. Tak, jeżeli mają być klasyczne pozycje, no to ty wywalasz, no to ja też bym wywalił Jamesa Hardena, okej, okay, ale... Nie lubimy Jamesa Hardena, dobra, ty doceniamy, wywalasz, nie dobra, lubimy. Nie, ja go nie wywalę ze względu na to, że nie robię klasycznych pozycji, bo w NBA się tak nie gra, wiem, że ty jesteś staromodny, ja robię nowoczesne, tak żeby, wiesz, mogli switchować i tak dalej, ja Myślisz, stawiam że na przy to... Davisie nie będą mogli switchować? No tak, tylko ja zostawiam Hardena, ale dobra, nie, To kogo zdejmujesz? Ja wywalę Gasola, Gasol będzie wchodził z ławki, o... Do pierwszego Antony zespołu. Davis jako center. A czemu nie? Antony Davis może grać na centrze. Nie może, on może grać na trójce, czwórce i piątce właściwie, tak? A kiedy by był rozgrywającym, póki mu się nie urosło, więc... I tak miał może dwie być. Brwi. Ale w ogóle, ale dobrze, że Antony Davis nie mówi po polsku i nie słucha naszego podcastu, by się obraził. O Jezus, a tak, gdyby o miał Jezus. Mentalność MJ-a, to by nas zbojkotował do końca kariery. Po prostu Chcą żadne, się, żeby nas nie zbojkotował. Myślę, że prędzej by nas wyzwał na pojedynek jeden na jeden. No chyba bym nie przyjął. Ja bym przyjął. Przyjąłbyś? Ja bym przyjął. Zebrać łomot pewnie, jeszcze tak posłuchać trochę trash talkingu konkretnego. Czemu dobra. Nie? Wiem, że ty nie masz pytania z nienacka, ale ja takie szybkie. No to dawaj. Powiedzmy, że masz hopsy i potrafisz latać. No mniej miałem więcej. Kiedyś, słuchaj. Miałem kiedyś, zdjęcie ci wyślę w konkursie wsadów na Wilanowskiej w Warszawie na turnieju streetballowym drugie miejsce zająłem. Właśnie. Masz wybór nad kim zadankować, gdybyś mógł nad jakimkolwiek zawodnikiem NBA. James Harden. Nad Hardenem też tak myślałem i też bym go wybrał, gdybym umiał skakać. Ale ja nigdy nie umiałem grać, jestem kolesiem, który jest niski, wolny, nie ma rzutu, nie ma ball handlingu i słabo broni i słabo podaje, znaczy i słabo podaje, więc to jest mój skillset mniej więcej, jeżeli chodzi, no i nie skaczę. No, no nie, ja to kiedyś, nieskromnie mówiąc, ja trochę skakałem, bo miałem w zasięgu 3,50 zdaje się, ojoj, najgorzej. To no ale ja mam 2 metry wzrostu, to no wiesz. Właśnie, to... Wiesz, ja mam kolegę, który też ma prawie 2 metry wzrostu, ale skakał nad kartką papieru, zerwał sobie ACL-a i skakał lepiej, bo zaczął w końcu trenować nad tym i mógł to coś... Oczywiście w życiu nie miał szansy zadankować, ale widzisz, zerwanie ACL-a nawet pomogło. Chociaż teraz zawsze mówi, że wiesz, kiedyś to ja byłem dobry, ale ACL poszedł i nie, to już... No, przecież to zastopowało jego karierę w drodze do NBA. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się. Będziemy z wami jutro, mam nadzieję, że będziemy z wami jutro i wy, że będziecie z nami. Byli z wami Piotrek Zarychta i Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.